Turystyczna piosenka, turystyczna piosenka. Witam serdecznie, Great Coyote z tej strony w kolejnym odcinku gry Mladni Topery Rycerze Gotham. Troszeczkę nas nie było, słuchajcie. Oglądacie oczywiście PlayStation 5 rozgrywkę HDR 4K. W międzyczasie chwileczkę sobie tutaj poczyściłem pewne rzeczy. O, teraz mi się zrobiły te aktywności. Słuchajcie, wszystkie zostały zrobione te. Generalnie drony oraz wszystkie skrzynki. Chyba, że jeszcze będzie tutaj, gdzie potem się pokazał ten heroiczny szturm. Naszym zadaniem jest teraz udać się tutaj do... gdzie to miało być? Dokładnie to do West Endu i tam trzeba przesłuchać po prostu tych mafiozów, żeby znaleźć sąd nad Trybunałem. Nie, na razie tutaj nie. Clayface na razie jeszcze też nie i Mr. Freeza nie. Robimy ten cały czas Jacob Kane, czyli sąd nad Trybunałem. Mafiozów, by zdobyć więcej informacji. Czyli ruszamy. Jak najbardziej, tak jak mówiłem. Dzielnica West End. Teraz możemy się od razu tu przemieścić i będziemy działali. No, że nie można tych animacji wyłączyć, słuchajcie, bo to też jest tak fajnie, że po prostu, no, musi to być, nie? Nie można tego zrobić, żeby tego nie było. Ale jest tak, dobra. I teraz, żeby to zrobić, słuchajcie, bo to już wiem, to trzeba tak, szukać trzeba tych, o, tych rzeczy ze strzałeczkami, żeby była mafia. I no, idziemy po kolei, tak? Nie te akurat, które są nam tutaj teraz. O, przepraszam, ale to nie tu miałeś iść, tylko... Jezu, nie no. Mamy tutaj, nie? O. No i musimy też uważać, żeby oczywiście przesłuchać, nie? Pal się. Kurczę. Teraz mogę i przesłuchaj. Gdzie jest pani sędzia? Ten się pali cały czas, nie? No właśnie. Regulatorzy, o! Kurczę, chłopie. Dobra. Hey, Belfry. Looks like the mob's got nothing to do with Moreno. No widzisz? To zabieramy, ale teraz dostaliśmy nowe. Czyli jeszcze. Co mamy teraz zrobić? Jeszcze chyba musimy skrzynia teraz. Kolejne tutaj sprawdzać rzeczy. Czyli dalej te tropy szukać, nie? Słuchajcie, także, bo nic innego tutaj nie ma. Ponieważ, o, jak widzicie, to nic nie ma. Tu są ujawnione w wyniku przestępstw różne rzeczy. I to nawet Charlotte tutaj, no, po prostu jak się ratuje, nie? Te wszystkie rzeczy. Dobra, my jesteśmy teraz tu. Tu mamy na przykład przestępczą transakcję z mafiozów, ale my teraz potrzebujemy, słuchajcie, zupełnie czegoś innego. Tak jak mówiłem, potrzebujemy absolutnie tutaj poprzesłuchiwać kolejnych gostków. Więc musimy znowu udać się tutaj. You won't get away with this!
Jeszcze raz. Jeszcze raz. Chwyć ją. Jest przesłuchanie. Dobra, przesłuchujemy. No, zobaczmy, co się dowiemy. Nic się nie dowiemy. Czy nie trzeba czasami regulatorów teraz słuchać? Mafijny strzelec. Właśnie, zobaczmy. Pliki spraw. Przesłuchaj regulatorów teraz. A gdzie są regulatorzy? Jeszcze raz. A czyli regulatorów muszę znaleźć. A tego nie wiem, gdzie będą. To nie zawsze jest ta frakcja, nie? Tu jest pokazana jakaś tam frakcja, mówię. Frakcja mafia, czyli to nie. Frakcja świrusy, frakcja mafia. Frakcja bardzo wysoki, o. Frakcja świrusy, widzicie, co tutaj się dzieje, nie? A tutaj na przykład? Frakcja Liga Cieni. Tu są regulatorzy, nielegalny hacking, ale ja ich tu nie przesłucham, bo tutaj po prostu będzie za dużo walki. Ale oni są raczej tam na południu, nie? Także tutaj, słuchajcie, musimy jeszcze sprawdzić, co możemy jeszcze tutaj zdziałać. Spróbujmy jeszcze tutaj, zobaczymy, może się uda tych regulatorów tu jeszcze też dorwać. Gdzie to jest? Tam, dobra, no to jedziemy. Kabum! Moje ukochane po prostu poruszanie się tutaj. Spokojnie. Tam są. Dobra. Kto to jest w ogóle? No to jest niestety mafia, nie? I zobaczcie, co teraz zrobimy. Przesłuchaj go. Dobra. Spatuwa. O. Okej. Okay. Skrzynka jest moja, ale tą grubaskę załatwiliśmy tym wybuchem, co? Jednak się opłaca. Słuchajcie, także nie, tu już nic się nie dowiem po prostu od nich. Mogę jeszcze, bo tutaj są tylko z mafii. Więc moim zdaniem trzeba by się chyba udać. Tu jeszcze sprawdźmy. Świrusy tu są, nie? Także nie ma. Regulatorzy są tylko tutaj. Na południu, nie? No to tutaj, dobra. Potwierdzamy. Ruszamy do regulatorów. Musimy ich przesłuchać. A te przestępstwa się po tych przesłuchaniach pojawiają, nie? Tak jak sami widzicie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz znowu szukamy. O! Tu już są na przykład pierwsze. 150 metrów. Na przykład to już jedziemy. Kabum. Tam są. O! Ale co to są za te? O! I proszę, tu są regulatorzy, nie? Tutaj można po prostu ich też naznaczyć. Ajajajaj, ale mnie rozwalił.
Kurczę, nikogo nie przesłuchałem. Ja pierniczę, co za cienia ze mną teraz. I co? I nic, co? O! Tu jest to, że jest dziwne oznakowanie, czy gdzieś coś tu będzie. Ale jak zwykle ja tego nie umiem znaleźć. Raz jak idzie, udało mi się znaleźć ostatnio jedno też. Dobra, no spróbujmy tych regulatorów znowu namierzyć. Tu są jacyś 138 prawdopodobnie. No, też jesteśmy trochę za mocni, jak ich walniemy. Potem to się tak właśnie kończy, nie? Gdzie są? Tu są 78. Gdzie są? Tu są. Tam ich nawet za dużo nie ma. O, tędy możemy przejść, dobra. Nie, no tak to ja nic tutaj, oni są za mocni, kurczę, żebym ja ich przesłuchał. W sensie, ja jestem za mocny i się robi teraz, kurczę, problem, nie? Dokąd mam teraz iść? Kolejny sprawdzić, tu. Tu jeszcze mam tutaj. No to niekoniecznie są regulatorzy. Ale sprawdzimy. Może strzelić trzeba lekko w nich. O, no ładnie, będzie trzeba chyba strzelać, słuchajcie, bo to się inaczej skończy źle. Beczka tu nie żyje po prostu koleś, nie? Tu jest śledztwo po prostu. I skrzynia albo będzie... Spadowa. Kurczę! Weźmy to. Słab go. Nie może? I po tobie. Dobra, co teraz? Gdzie teraz? To byli zabójcy. Jak widzieliście, no teraz zostaje mi chyba tylko tutaj, nie? Nie, jest to trochę jeszcze, ale to Southside. Regulatorzy są w Southside, tu nie będzie. Czyli dobra, no spróbujmy tutaj ten nielegalny hacking. Może się po prostu uda i może przy okazji coś tutaj znajdziemy. Ajajaj, regulatorzy. Muszę was przesłuchać, a wy nic. Muszę pamiętać, żeby do nich strzelać z daleka po prostu. Wystarczy jeden. Więcej nam nie potrzeba, słuchajcie, na to przesłuchanie. Ale chciałbym, żeby ta misja była elegancko zrobiona. Jak najszybciej już, bo no, idziemy po prostu do wątku głównego. Bardzo mi się... Więcej tutaj sobie gram i się przemieszczam, tym uważam, że jest zrobione to bardzo fajnie. I po prostu to poruszanie się, gdzie nie trzeba absolutnie... O. Przydałoby się chyba, żeby tu jebut zrobić z tego panelka. Za daleko to jest. Use
Kurwa, za dużo ich. Kurczę, no. Jest? Nie mogę go nawet przesłuchać. Czekaj. Kurczę. Za mocny jest. No i udało się mi i co z tego? Dobra, teraz muszę iść tutaj. Cały czas nie mam tych regulatorów. Tutaj może się uda, co? Pamiętajcie, nie za mocno, nie? Tam są, o. Jest? Jest. Teraz będzie. Gdzie jest sędzia Moreno? No wreszcie mnie nie atakują przy przesłuchaniu. Tak jest, nie chcemy tej umowy. Naprawdę? Ale finisherek ładny. Dobra, mamy coś, słuchajcie, wreszcie. Teraz do świrusów jeszcze? No nie mów mi, że teraz do świrusów. Przesłuchaj świrusów. Ja jego nie cierpię. Teraz przesłuchania będą co chwilę. Teraz nie wiem, gdzie są świrusy. Tu są na przykład. Nie, to jest Liga Cieni. Tu nie będzie świrusów. Na pewno na 100% nie. Tu są regulatorzy. Tu jest mafia. Tu są świrusy w Augsburgu. Więc powinno być dobrze. Lecimy znowu na Ostend i spróbujemy na Augsburg. Słuchajcie, żeby te świrusy były. Ile mamy nagrania? A, dobra, 19. Okej. Świrusy, przestępcza transakcja. Dobra, to tu w tą stronę pójdziemy. A po drodze, jeżeli się uda po prostu, to będziemy sprawdzać, czy tu jest coś, co nam może pomóc. To tam jest dosyć daleko, czyli jeszcze na razie nie. Hop. Musimy troszkę bliżej. Hop. Hop. Tu nie? A kabum.
Dobra, to gdzie idziemy, to jest tutaj, nie? Natomiast tu na razie jakby nie widzę innych takich do tego, żeby się tymi świrusami zająć. Dobra, to jest gdzieś tu. No co jest, wirusy? Dobra, gdzie jesteście? O, tam coś jest potem. Dobra, to trzeba też to zaznaczyć. O, tutaj powinno być dużo tego. To najpierw tutaj to, a potem te wirusy tu i potem jeszcze tu. Jest szansa, że tu się uda, nie? Dobra, może to będą świrusy. Cicho. Nie, to są chyba jakieś truposze. No i gdzie to jest? 62 metry u góry? Dziwne. Czyli tu, tak? 47, tu są. Co oni tutaj trzymają? Coś tu trzymają. Ach, tu są. Kurczę. Ty się wal. Ciebie muszę przesłuchać. Ale to nie są świrusy. Jakiś gang. To był gang. Czyli to nie były świrusy. Ale świrusy na pewno są tu, nie? Może się uda tutaj, nie? Nie, no to znowu mafijny. To miał być pomiędzy dwoma gangami. O, tu jest zawór ciśnieniowy. Są świrusy. To są ci swymi, nie? Kurczę. Weź się spadaj, bo cię ja... Kurczę, a kto to do mnie strzela? Spadaj.
Dobra, słuchamy cię. A wszyscy, jeszcze jakiś w mapie będę już miał. Oh yeah! I heard that all we gotta do is keep her safe from those guys in the bird masks. Easy! O, proszę, trybunał. Dobra, teraz dotrzyj do sędzi Moreno, wreszcie. Słuchajcie, wreszcie. Fajne ta transakcja tutaj była, proszę. Części do wiertarek, laser. Szkoda, że nie można z tym nic zrobić. No myślę, że to jest błąd tej gry, bo... Naprawdę fajnie właśnie, kiedy można. Dobra, przestępcza transakcja i teraz sędzia Moreno już mi się pokazała. To znaczy wreszcie mi się pokazała, może tak? I się zaznaczyła. O, jest w Bristolu i lecimy na Szczecin. Teraz jest nam łatwiej, słuchajcie. Ona jest tu gdzieś w budynku, jest, tak? Obroń drzwi, pokonaj falę. To tutaj, tak? Szybko. Dobra. Doskonałe ataki jeszcze. Dobra, ten się tu zjara. To się nie udało. Jest sędzia Moreno wreszcie? Jest Elena Moreno. Ale ona jest członkinią Trybunału. Nie, cel Trybunału SUF. Teraz można porozmawiać z nią. Nie było to zbyt trudne. Rozmawiamy. Are you okay? Oczywiście. They were gonna kill me, just like they killed my brother, poor Alex. I to wszystko dlatego, że jestem sędzią. Wouldn't close construction on the Chelsea tunnel? No właśnie. The court doesn't like it when people say no to them. Damn it, they are real. You can help take them down. I've got a warrant for the arrest. Tak, pani sędzio, tak jest. I'll sign it. People like that can't be allowed to terrorize the city. Glad we're on the same page then. Want me to call someone to pick you up? Someone's already on their way. I knew the freaks couldn't keep this up, so... Tak jest, bardzo dobrze. Dziękujemy, pani sędzio. And good luck, Red Hood. Hurra! Sędzia Moreno, dotrzyj do Belfry. Udało się, słuchajcie. Przy okazji możemy tu jeszcze kogoś, jeżeli byśmy chcieli to sobie coś załatwić. Zanim tam pojedziemy, to jeszcze jedną tutaj sprawę ostatnią zrobimy tu. Słuchajcie. I potem dolczemy do Belfry. Tu pewnie znowu jakiegoś biedaka, co oni tutaj zrobią, a my tak nie lubimy. O, co to to się dzieje? Pomują się, nie? Ło, ale dostali. Świusy. Pal się. Ale dostali. Tak. Załatwiliśmy ich to, co trzeba było. I już ich nie ma. Dobra. Belfry. Czeka, słuchajcie, bo
Szkoda absolutnie, żebyśmy tutaj tracili czas. A więc chociaż jeszcze bym tutaj chciał tą Charlotkę zrobić, ją pokazać jeszcze, nie? Charlotta się pojawiła, pojawiła się znowu Montoya, odwiedź nagrodę. Aha, bo to ja już zrobiłem, to można odwiedzać i wtedy są te nagrody. Dobra, to warto jeszcze, słuchajcie, pozbierać te nagrody, myślę, zanim pójdziemy do Belfry. To są nagrody za oczyszczanie miasta, tak jak się bawicie, tylko wiadomo, że ciągle jest to samo, nie? To jest takie nabijanie, wiecie, kabzy, nabijanie po prostu tych poziomów. Sama fabuła jest ciekawa, tylko uważam, że no... No jak zwykle coś nie zagrało do końca, nie? Bo można to było zrobić inaczej i lepiej. Dobra, najpierw lecimy do naszej dziewczyny, czyli do detektyw Montoyi. On się bardzo ucieszy. Oczywiście nie tu miałem pojechać, teraz tu. Kabum tu. Kabum tu. No, jak naprawdę jest ładnie, nie? Ta gra zrobiona i przyjemnie się gra. Im dłużej, jak już się tutaj wreszcie te umiejki opanuje, bo ja miałem tam ten problem, wiecie, to naciskanie R1 to tak jakoś nie zawsze idealnie działało. Ona jest zawsze w tym samym miejscu. No to wygląda, czyli jest tutaj. Dobrze, pani detektyw. Dobrze, no dobrze, co chcesz? Jest, odblokowano wyzwania. Dobra, udało się, detektyw Montoya. Jest o ta. Teraz mamy tutaj jeszcze tą dziewczynę. No to może sobie pojedziemy samo z tym motorem do niej, nie? Próbowałem też ten wyścig zrobić, on nie jest jakiś tam trudny, ale jak wiecie co mi się stało, po prostu się chyba na jednym kole jest najlepiej tam jeździć, czy po prostu gdzieś pod koniec spadłem, bo był taki wąski mostek. No i tak to ja mam właśnie z tymi wyścigami. Spróbuję to jeszcze ogarnąć. Ale nie będę tego nagrywał, bo będziecie się śmiali, bo to naprawdę jest tragiczne w moim wykonaniu. Ale myślę, że z pięciolatkiem bym brak wyścigowych nawet przegrał. No tak, którzy mają mocne strony i słabsze. Policji to nie chcę. O, takie coś na przykład jak jest, no i zobaczcie wtedy, co się ze mną dzieje, nie? Dobra. Lecimy na szczyt. A, jakie to fajne. Jaki ten... Pani Charlotte, artystko. Proszę. Oczywiście, Charlotte. Co nam możesz pomóc? W czym możesz nam pomóc? My wife and I donate to a number of charities around town. Ach, z żoną, no tak, jesteś LGBTQ plus, bla 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 bla. What made you join the watch? I love my wife, but some of her friends, they live in a different world than the rest of us. Living in a different world. They get away with far worse things themselves. No właśnie. The damn cops won't help. No. Tak jest. Before the watch, the only other person I could talk to was Bruce Wayne. And now he's gone. Bruce told me I could use my connections to actually do some good for this city. Dobra, dawaj te kontakty. Wszystko zrobię, co trzeba. And then somehow I found myself talking to Batman. And now you. Happy to help. What intel you got? Good luck. Kończ wyzwania Charlotki, a będziesz jadła zdrowe płotki. Dobra, to jest koniec. Jedziemy do Belfry. Bo musimy się dowiedzieć, co dalej. Co się tak długo wgrywa? Wyjątkowo. Is the blindfold really necessary? Tak. Not anymore. A, zabrali Montoya tutaj. Czy to jest stara jaskinia Batmana? Nie, to nasze Belfry. Wait. Barbara?
Naprawdę grafika jest ładna też, nie? Tak jak patrzę. Welcome to the Belfry. Welcome. Jesteśmy z tobą. You're back, girl. O nie, on nie wiedział, on mnie kochał. If he did, he never said. But now you know. If you're gonna help us take down Jacob. Tak jest, czas załatwić Jacoba. We need to trust each other. Dick Grayson. Well, I guess you're not. Okay, to wszystko wiesz już od. Ja nie wiem, a ty wiesz. It's pretty obvious. Yes, Robin. Robin. Do a voice or anything. Robin. I don't think we've met out of costume. Actually, we've met like 5 times. Ale Redwood jest potrzebny. Tim Drake, right? We done laying our cards on the table? We got a plan to go over. Jason Todd. The dead walk among us. Yes, so I'm the walking dead. Get what we needed. The judge actually signed off on the Jacob Kane charge. Conspiracy to murder Langstrom. Some solid detective work. No wreszcie. If you could get Kane out of that hidey hole, I can make sure every honest cop in Gotham is waiting up front. But that won't be easy. No to my wiemy, ale czas się nim zająć. Oh, we know. Armored facade, anti-aircraft guns on the roof. That's why we have drones. I assume you don't have a permit for that. We absolutely do not. Gotta admit, Pennyworth, I was kind of hoping you were Batman and just retired or something. Hmm. While I'm flattered, the truth is unfortunately more grim. He's dead. I'm sorry to hear that. So, about that plan. Musisz nam pomóc. Yes. You're gonna love it. To start, you'll rendezvous at the rally point in sight of the target, Kane Industries. There's new info on the board. Znowu tropów przesyłanie. Okej, okay, sąd nad trybunałem. Udało się, słuchajcie. Jeszcze sprawdźmy, co tutaj w tym mailu jest. Tim Drake. Dobra, baza danych. Sprzęt, umiejki. O, nareszcie, ludzka bomba. Podczepia mu tą minę, to jest super. Czy lepiej zrobić to? Ekspert szybkiego użycia. O 15% aż, nie? To rzeczywiście jest niezłe. Ale ja bym spróbował to. A jak się to detonuje? Wciśnij, aby zdetonować minę. Kiedy rzuca przeciwnikiem, aha, i wtedy my tą minę, to będzie dobre, bierzemy to. Słuchajcie, tą ludzką bombę. Dobra, tu mamy sprzęt jeszcze. Zobaczcie, mamy detektywa, kombinezon. Do walki wręcz, a to możemy od razu rozebrać. I to też możemy rozebrać od razu. Dobrze. W wytwórstwie coś nam się tu udało znaleźć. W wytwórstwie mamy dystansowy o 352. Te naboje całkiem. A nie, tu więcej trzeba przejechać. W walce wręcz jakieś pistolety upiora się tu nawet pojawiły. A w kombinezon mamy toksyczny, nie? Z 24. Ale tu można wytworzyć, natomiast my mamy ten, co my mamy ogólnie, w wyposażeniu. Jeszcze mamy fajne mody, które moglibyśmy teraz zwiększyć i to jest chyba, mi się wydaje, tutaj główna teraz szansa na to, żeby to upgrade'ować, bo te mody są całkiem teraz lepsze, słuchajcie. W wyposażeniu mamy kombinezon
podstawowy detektywa, 23, mamy ten zestaw detektywa, nie? On jest całkiem fajny, nie? Bo biała, zobaczcie, jaki krytyk, dystansowa obrona też jest świetna. Natomiast rzeczywiście byśmy te mody zrobili sobie teraz. Przetrzymali, żeby usunąć wszystkie z wyposażenia. I dali, teraz spróbowali zrobić zespolenie modochipów. Zobaczymy, co nam wyjdzie tutaj. Wyszło nam piękne, zobaczcie, pięknie nam to wyszedł. Teraz co nam wyjdzie tutaj z walki wręcz. Całkiem też nam to ładne wyszło i spróbujmy jeszcze zobaczyć, czy nam wyjdzie tutaj. No super, ale to jeszcze lepszy stół mamy, legendarny w ogóle. No co jest? No zespół modochipy. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to powinno być super. O! Wzmocnienie zdrowia. Dobra. I teraz trzeba to poumieszczać. Na spokojnie jeszcze, słuchajcie. W naszym sprzęcie, czyli w dystansowe mody, tak. I mamy teraz ile? 318 i krytyczne. No to absolutnie tutaj to oczywiście i umieszczamy i zobaczcie, co się teraz dzieje tutaj, nie? Jest 611. Kumulacja efektu żywiołu jest naprawdę grubo. Do walki wręcz bierzemy legendarny modochip, go umieszczamy i powoduje to nieprawdopodobną sytuację, gdzie mamy do walki wręcz, słuchajcie, teraz mamy, zobaczcie tutaj, nie? 612, jak pięknie to się robi. I kombinezon. Umieszczamy ten, który powoduje bardzo dużą liczbę zdrowia. 606 w tym momencie. Jest pięknie, naprawdę jest grubaśnie. Pomagaj kontaktom chronić Gotham, tak. Ocal atakowanych funkcjonariuszy, aha. To są takie po prostu, te widzicie. Lokalizuj przestępstwa przez narządu, tik-tak. No, no to są takie te dodatkowe, nie? I teraz jest głos Trybunału. Obejrzyj drona Kane'a. Dobra. Ale to będzie już w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście. Także bardzo Was proszę o łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Powolutku się rozwijamy, ale komentujcie. Good night.